Cześć Macie, ziomek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam świetnego gościa, Kamil z kanału... Encyklopedia Kryptowaru, cześć wszystkim. Miałem powiedzieć, kryptowalutowa niedziela z Majkiem. To nie da. Nie. Encyklopedia Kryptowalut. Słuchaj Kamil, jesteśmy na NBX-ie w Warszawie. Pod koniec bear marketu, mam nadzieję, że pod koniec. Co ty sądzisz? Ja myślę, że już na początku jakieś hossy, że ten bear market już się zakończył przy Bitcoinie po 15 500 dolarów. Chciałbym z jednej strony powiedzieć, że chciałbym się mylić, bo jeszcze gdzieś stable leżą, ale z drugiej strony jak już będzie tylko rosło, no to zawsze to lepiej się uśmiechać przy zielonych świeczkach niż płakać przy czerwonych, także może już rosnąć jak damy. No dokładnie. Jak oceniasz tutaj w ogóle całą imprezę? Jak, nie wiem, czy dużo ludzi przyszło, czy mało, jak to odbierasz? No z tego co rozmawialiśmy z organizatorką jedną z przed chwilą, no to bilety podobno się wszystkie wysprzedały. Pierwszy dzień faktycznie tych ludzi było sporo i widać było. Dzisiaj chyba po kilku afterparty niektórzy po pierwszym dniu już chyba odpuścili sobie drugi dzień i tych ludzi jest mniej, ale ogólnie organizacja bardzo fajnie poprawili się w niektórych tematach. Tak jak teraz możemy na tej ściance sobie nagrać, no to jest to na pewno na plus, więc widać, że rozwijają się i te konferencje bardziej się profesjonalizują. No właśnie, też zauważyłem, że jest bardzo dużo ludzi i mnie wydaje się, że to jest taki dobry omen na przyszłą hossę, nie? Co sądzisz? No coś tu może być, nie? No jak są ludzie, no to są pieniądze, jak są pieniądze, to tokeny rosną. Jedne mocniej, drugie mniej, ale faktycznie, wiecie, jak ja byłem w Tajlandii te pół roku temu i byłem tam na takiej konferencji lokalnej, to z tego co widziałem na zdjęciach, to na tą konferencję przychodziło średnio w hoście 100-120 osób. Jak ja tam byłem, tych osób było 12. Wow. No to pokazuje, że jednak ten rynek, technologia technologią, to że ludzie chcą się spotykać, to jest fajnie, ale jakim, że tak powiem, rośnie portfolio, to chcą się bardziej spotykać, więc teraz jest fajnie, że i tak tyle ludzi przyszło, nie wiem, chyba 2000-2500 było tych biletów jakoś, więc na plus jak najbardziej i możliwe, że to jest ten dobry moment. Ty sporo teraz właśnie podróżowałeś, cały rok chyba byłeś podróżował. Tak, tak. No i jak byłeś na tych różnych, generalnie Azja, tak? Mhm. Południowo-wschodnia. I chodziłeś na te eventy właśnie? Zdarzyło mi się, tak jak mówię, na dwa uderzyć. Jeden taki meetup to był, druga to była konferencja. I powiem ci, że te konferencje tam są, nie wiem, bardziej w sposób show to próbują robić. Okay. W sensie jakieś, wiesz, fajerwerki, ognie, pokazy i tak dalej, takie przynajmniej w Bangkoku na przykład. Więc próbują to jakoś, oprócz merytoryki i tego, że są prelegenci, są wykłady, to jeszcze próbują wokół tego zrobić jakieś takie show, nie? Okej. Okay. A jak adopcja? Widać to na ulicy, czy nie bardzo? Zależy gdzie, w sensie Hongkong na przykład, na każdym rogu widzisz reklamy, Bitcoin, jakieś forexy, giełdy, wszędzie. Nawet jak teraz dopiero Hongkong tak naprawdę od 1 czerwca odpala się na krypto i te ustawy tam przechodzą, no to już wcześniej było widać i tam każdy ma aplikację z giełdą kryptowalutową albo jakimś forexem, jakimś innym brokerem. Singapur również, no bo to jednak rozwinięty kraj, natomiast takie miejsca jak nie wiem, Laos, Kambodża, Wietnam, no to jednak to nie jest to miejsce dla kryptowalut jeszcze. Tam ludzie mają problemy życia codziennego, że tak powiem, do rozwiązania, niż próbowanie zrozumieć, co to jest cyfrowy pieniądz i tak dalej. Nie? Ale ja oglądałem jakieś statystyki, czy czytałem w internecie i z tego co słyszałem, to Wietnam właśnie ma jedną z największych adopcji krypto na świecie. No to na ulicy tego nie widać, powiem tak. Na ulicy tego nie widać, przynajmniej jak ja zwiedziłem parę miejsc i wiem, że ty też parę razy byłeś. Dobra. I coś tam wiesz. W Wietnamie, to może ja zdradzę coś, że przerywam. W Wietnamie jest taka sytuacja, że banki zakazują wypłat z giełd i są bardzo nieprzychylne, natomiast mega działa strefa peer-to-peer. Okej. To znaczy możesz sprzedać dom za bitcoiny, możesz kupić dom za bitcoiny, możesz wymienić każdą ilość pieniędzy, tam cały czas działa gotówka, także stąd ta adopcja. No to w tych krajach, co powiedziałem, Tajlandia, Kambodża i tak dalej, znajdziesz osoby, gdzie wymienisz ten cash, tego bitcoina, USDT na walutę lokalną. No ale to nie wygląda tak jak właśnie w tym Hongkongu, że te reklamy są oficjalne gdzieś tam i tak dalej, nie? Czyli pozytywnie, faktycznie to co mówią, że Hongkong ma się stać tym hubem, kryptohubem światowym. To już to widać, już to widać przed wprowadzeniem. I wiesz co, u nas w Polsce, że tak powiem, tego problemu nie trzeba rozwiązywać. Mamy Blik, mamy szybkie płatności, mamy jakieś eliksiry i tak dalej, inne wynalazki. Ale w takich krajach właśnie, o których powiedziałem przed chwilką, no to jest problem, bo tam korzystają z tych transferów, żółto-czarne logo ta firma ma takie i te transfery idą po kilka dni, płacą po 20% fee, to najwięcej widać, wiesz,
ludzie jak na przykład z Indii, którzy przyjeżdżają, mieszkają w jednym mieszkaniu, wiesz, w 10 osób, zarabiają pieniądze i raz na 3 miesiące wysyłają przelew do domu, no bo jak mają zapłacić te 15-20% fee za ten transfer, szalone. No to wiesz, nie będą tego robić za każdym razem po prostu, bo też potrzebują trochę na życie na miejscu, więc... Western Union, tak? Western Union, o właśnie, tak. Czarny, pamiętałem, że na W, ale nie chciałem przekręcić nazwy, więc to im rozwiązuje pewne problemy, tak samo w Afryce w wielu miejscach. Ja już nie mówię o tym, że te waluty, kryptowaluty, takie jak Bitcoin, no mówimy o tym sobie, jest stabilniejszy bardziej niż wiele walut jednak tych afrykańskich, nie? Gdzie ta inflacja no tak, jest tak, po prostu tak potężna, że im lepiej trzymać kryptowaluty niż swoją walutę, bo, no bo nie na tym tracą, nie? W Salwadorze po wprowadzeniu Bitcoinów i po wejściu tego prezydenta na Bukele, tak się nazywa. Western Union stracił chyba 30% rynków. Tam wszystko spadło w górę, bo nagle wszyscy ze Stanów. W jednych krajach jest często tak, że jeden członek rodziny pracuje gdzieś za granicą i po prostu utrzymuje całą tak, rodzinę w domu. Tak. Nie? Na Filipinach tak jest często. No. I jak widzieliśmy z Filipińczykiem, oni to nazywają jakoś to jest. Foreign Millionaire, nie pamiętam jak oni to nazywają, ale chodzi o to, że właśnie wyjeżdża jedna osoba za granicę. Zarabia, wydaje się, kupę pieniędzy, chociaż to nie jest kupę pieniędzy. Tak. I później cała rodzina, oni mają duże rodziny, a część dawno się nie widzieliśmy i on musi temu kupić pralkę, temu kupić zmywarkę, temu kupić coś tam, bo on później zostanie wyklęty po prostu, wiesz, z rodziny dosłownie. W ogóle na wschodzie te więzi rodzinne są zupełnie inne. Oczywiście, że tak. To jakby jest nie do porównania, co się do Europy, do Stanów i tak dalej, tam rodziny żyją. Wiesz co, no to by... Wynika też z braku socjalu i takich rzeczy, nie ma emerytur, tak. Znaczy są zawody takie oficjalne jak policja, gdzieś tam żołnierze i tak dalej, dostają jakieś emerytury, ale one są śmieszne przeważnie, tak czy siak. Więc musisz dobrze żyć z rodziną, żeby cię dzieci utrzymały na przyszłość, tak? Bo jak nie będziesz w stanie pracować, no to nie będziesz miał za to żyć. W tych socjalistach. Wietnam na przykład jest komunistyczny, nie? Mimo, że to jest komunistyczny kraj, to wydaje mi się, że Europa jest bardziej socjalistyczna niż na przykład Wietnam, nie? Komunistyczna. Bardziej socjalistyczna, wiesz, jest ten socjal. Ja bym powiedział, że komunistyczna, wiesz. Być może też. Banan nie może być taki krzywy, wiesz, ślimak to ryba, elektrykiem nie musi jeździć. Gotówki nie można używać, nie? Gotówki zaraz nie będzie można używać. A w Wietnamie nie czułem się w żaden sposób. Oczywiście będę tam miesiąc tylko, tak? Jakoś przytłamszany, rozkazywany. Inaczej to się żyje, oczywiście jakbym tam płacił podatki. Pewnie tak. Że tak powiem, zmierzył się z problemami życia codziennego, no to by wyglądało pewnie inaczej. Nie? Słuchaj, wracamy do krypto. Dobra. Bo odlecieliśmy na chwilę, a telewidzowie moi na pewno są zainteresowani tym, czy warto jeszcze inwestować. Ogólnie? Ogólnie tak. No. Jakby daj mi lepszą alternatywę niż... Nazwijmy to ten Bitcoin, nie mówię o całym rynku krypto, niż Bitcoin do czasów, które nas czekają, czyli CBDC, czyli do po prostu blokady konta, jeżeli się nie spodoba komuś to, co powiedziałeś, to, co napisałeś w internecie, to, gdzie pracujesz. No to jakie masz alternatywę? Złoto? Złotem nie zapłacisz przecież w sklepie, no nikt ci nie przyjmie monety, sztabki i tak dalej. Więc co zostaje jednego? No może będzie jakiś barter, wrócimy wiesz do czasów jakichś poprzednich, będziemy się wymieniać szul za mąkę, krowę za coś tam, no raczej do tego nie wrócimy też. Więc zostają kryptowaluty, nie? Zostają kryptowaluty, zostaje Bitcoin, więc long termowo tak. Tak mi się wydaje. Ale to nie jest porada inwestycyjna. Tutaj krzyczą obok nas jacyś panowie. Powiedz mi jeszcze, Kamilu, jak wiesz, teraz Binance ma zablokowane wpłaty bankowe z dolarów, tak? Czyli nie można dolarów płacić. Teraz GBP się też odcięło od 22 maja. I ostatnio Australia, właśnie. Jak wiesz, też w Kanadzie oni sami się wycofali z Kanady, więc praktycznie te anglosaskie kraje wszystkie są odcięte od wpłat. Czy to według ciebie nie ma wpływu na rynek? Czy że mimo wszystko jesteś bullish, mimo że nie można przesyłać pieniędzy? Ma, ale przyjdzie ten kapitał z Azji, miejmy nadzieję, albo pootwierają, będą korzystali z tamtych banków po prostu. I to już się alternatywy jakieś tworzą. Coinbase chce robić swój bank gdzieś w Azji w ogóle, do wpłat dolarowych. Mówią, jak ten kraj nas nie chce, to my sobie robimy to gdzieś indziej, nie? Więc tak to mi się wydaje wygląda. Może będzie chwilowe przez to jakieś załamanie, tąpnięcie, jakieś regulacje tam dowalą i tak dalej. Ale long term nadal jestem bullish, tak. No ja też jestem bullish, ale chciałem też usłyszeć to od kogoś innego, bo czasami wydaje mi się, że możemy się zafiksować w naszych marzeniach czy oczekiwaniach i nie zawsze to... Tak, ale tutaj chciałbym szybką kontrą. Nie szukajmy tylko ludzi, którzy przytakują w token, który my zainwestowaliśmy. Szukajmy tej kontry, tych, którzy mówią, że to jest największe dziadostwo, skam i tak dalej. Bo jakby sumując te informacje, wyciągając sobie gdzieś średnią z tego wszystkiego,
dopiero dostaniemy w miarę jakąś obiektywną informację. Bo ja tak na swojej pierwszej hoście miałem, wiesz, kupowałem jakiś token. Tutaj było zaraz przed chwilką pytanie takie, na jakim tokenie najwięcej straciłeś? Powiedziałem Litecoin. I wiesz, znalazłem 50 filmików mówiących o tym, że Litecoin zaraz 1000 dolarów, 2000 dolarów. No i tak nie było. A jak po czasie sobie wrócisz do filmów z tamtych czasów, to znajdziesz taki, że nie, to nie ma sensu, to nie ma to i tak dalej, i jedni mówili, że do zera zleci. Więc trzeba oczywiście gdzieś tej średniej szukać po prostu. Nie, nie można się, nie można szukać tylko potwierdzeń własnych myśli. No ale to co, inwestować tylko w bitcoiny czy w altcoiny też? Jak myślisz? Też. Tak, no, wszystko zależy od kapitału. Ja tu mówiłem dzisiaj na swojej prelekcji, że jak masz mały kapitał, musisz szukać bardziej ryzykownych projektów, żeby z tego zarobić coś więcej. Jak masz duży kapitał, no to szukasz stabilności i pomnożenia tego kapitału, ale nie wiesz, all in w memcoina, w pepe, może się uda, może się nie uda. Tylko jednak rozsądnie do tego podchodzić, nie łapać się za 50 tokenów na raz, tylko wybrać sobie maksymalnie 15 na przykład i starać się śledzić to, co tam się dzieje. Bo na pierwszej hoście tak, pewnie wszyscy mają, ja też tak miałem, w pewnym momencie w portfolio było, nie wiem, 80 tokenów. No jesteś w stanie to fizycznie sprawdzać codziennie? Czekaj chwilę. Sorry. Spoko. Wróćmy do tego. Tak, więc w pierwszej hoście też miałem, wiesz, 80 tokenów w portfolio tak naprawdę. No i nie upilnujesz tego, nie wiesz, co tam się dzieje. A wyjdzie jakaś informacja na tym Telegramie, zanim on się pojawi na oficjalnym medium, i ty możesz zareagować na przykład, tak, i sprzedać te tokeny. A w takim wypadku nie jesteś w stanie fizycznie nad tym kontrolować. Czyli trzeba pilnować swoich toryb, tak? No, zdecydowanie. Mi też się tak wydaje. Masz jakiegoś takiego supercoina, którego trzeba by teraz zainwestować, żeby za 2 lata być obrzydliwie bogatym? Nie. Albo przynajmniej nie podam go tutaj na wizji. Okay. Nie, ja mam dokładnie tak samo. Uważam, że każdy powinien zrobić swój due diligence, tak. I każdy powinien wziąć odpowiedzialność za swoje inwestowanie, nie? Także edukacja. Wiesz, to czy ktoś usłyszy coś u ciebie na filmie, czy u mnie, czy u kogoś innego, nie zwalnia tej osoby z robienia własnego researchu. I koniec końców ta osoba klika, kup, sprzedaj, a nie my za nią. I jakby Takim mottem może chciałbym skończyć, że tak powiem, tą moją przemowę dzisiaj, bo nie raz dostajesz pewnie ty jakieś informacje, może jak o czymś mówiłeś i tak dalej, ej, bo to jest tak, jak są straty, to przez ciebie, a jak są zyski, to nikt dziękuję nie powie. To każdy, mówią też dziękuję, ale, wiesz, ale każdy jest super inwestorem. Tak, do tego ratio między hejtem a podziękowaniem, no to jest jednak więcej tych, co mówią, a naganiłeś na scam, a jak wiesz, ktoś zarobi dużo, to rzadko się odezwie. Nie? Miałem przykłady gościów, dom wybudował za jeden projekt, inny przyszedł do mnie na konferencję, powiedział, że spłacił długi ponad 300 tysięcy złotych, bo coś tam kiedyś usłyszał. Ja mówię, a to nie dzięki mnie, to sam kupiłeś, sprzedałeś w odpowiednim momencie. To ja nie miałem z tym nic wspólnego. To, że kiedyś usłyszałeś informację, to mam nadzieję, że zrobiłeś sam dalszy research i coś tam poczytałeś o tym, nie? A u mnie to było tylko jakieś tam, wiesz, krótkie przemówienie i przedstawienie tematu. Chciałbyś jakoś, będziemy się zawijać, nie? I chciałbyś jakoś tak dać jakąś taką myśl, żeby dla tych szczególnie, którzy są nowi na krypto, coś takiego, co jest mega istotne, żeby sobie poradzili jakby. Musiałem jedną radę dać jaką. Żeby w tych czasach nudnych, nazwijmy to, jak na przykład teraz mamy jakąś stagnację, Bitcoin gdzieś tam się cały rynek kotłuje na podobnych poziomach, to żeby robili te rzeczy, które innym się nie chce. Edukowali się w tym czasie, nie wiem, klepali te nudne dropy, o których każdy mówi. Bo jest szansa na to, że nawet bez kapitału, jeżeli uda wam się załapać na jakiś fajny airdrop, no to po prostu zbudujecie sobie jakieś podwaliny do tego, żeby ten kapitał może pomnożyć w przyszłości. Oby tak było. Trzymam kciuki. No ja też trzymam. Słuchajcie, dziękuję Kamilowi, dzięki wam za uwagę. Dajcie lajka albo nie, co tam uważacie, i widzimy się pewnie następnym razem za tydzień. Dzięki bardzo. Cześć.